26 listopada wspominamy błogosławionego Jakuba Alberione, prezbitera. Jakub Alberione urodził się 4 kwietnia 1884 roku w San Lorenzo di Fossano na północy Włoch. Wychowywał się w rodzinie głęboko chrześcijańskiej. W wieku 16 lat wstąpił do seminarium w Albie. W nocy 31 grudnia 1900 roku, która rozdzielała dwa wieki, trwał przez 4 godziny na adoracji przed Najświętszym Sakramentem uroczyście wystawionym w katedrze w Albie. Doznał wtedy mocy szczególnego światła, które wychodziło z hostii. Usłyszał w swym sercu słowa Jezusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. Zrozumiał wówczas, że od Jezusa płynie wszystko, że u Niego obecnego w tabernakulum jest wszelkie światło i pomoc. Od tej pory czuł się głęboko zobowiązany do służby Kościołowi i ludziom nowego wieku. W 1907 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako jeden z pierwszych ludzi w Kościele zaczął na szeroką skalę wykorzystywać druk do głoszenia Ewangelii. Już w 1914 roku założył szkołę drukarską, a z zespołu wychowawców i nauczycieli stworzył wspólnotę zakonną, Towarzystwo Świętego Pawła, którego członkowie, zwani powszechnie paulistami, poświęcają się pracy ewangelizacyjnej poprzez środki społecznego przekazu. Rok później Jakub zorganizował żeńską kongregację uczennic Matki Bożej, a w 1924 roku córek świętego Pawła. W następnych latach powstały liczne instytuty prowadzące pracę apostolską za pośrednictwem radia, telewizji, filmu, płyt, książek i prasy. Pierwszym zadaniem, jakie Jakub postawił swym następcom, było rozpowszechnianie Pisma Świętego. Sam nie tylko świetnie znał Biblię, ale był w niej zanurzony. Nigdy się z nią nie rozstawał. Jak sam powtarzał, Biblię odróżnia od innych książek duch, który ją przenika i ożywia. Na jej stronach płonie Boży ogień Ducha Świętego, tak jak pod postaciami sakramentów żyje boska osoba Jezusa Chrystusa. Tak jak święta hostia jest dla człowieka boskim pokarmem o potężnej mocy, tak słowa Biblii rozpalają w jego duszy Boży ogień o wyjątkowej aktywności, który przenika ją i odnawia duchowo. Jakub wydawał liczne broszury, gazety, czasopisma, książki, płyty z muzyką i filmy fabularne. Wszystkie te dzieła miały pomóc ludziom poznać Słowo Boże. Podkreślał wyjątkowość pedagogii stosowanej przez Jezusa. Swoje słowa poprzedził on przykładem i dopełnił oddaniem życia za uczniów, których wezwał do naśladowania jego czynów. Jakub zmarł 26 listopada 1971 roku w Rzymie po długim życiu oddanym bez reszty Jezusowi i Jego Kościołowi. 27 kwietnia 2003 roku w święto Miłosierdzia Bożego papież święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy 6 sług Bożych, a wśród nich Jakuba Alberione. Papież podczas beatyfikacji mówił: „Jakub zrozumiał, że ludziom naszych czasów trzeba umożliwić poznanie Jezusa Chrystusa, drogi prawdy i życia, za pomocą środków właściwych dla naszych czasów, jak zwykł mówić. Brał przykład z apostoła Pawła, którego nazywał teologiem i architektem Kościoła i pozostawał zawsze posłuszny i wierny nauczaniu następcy Piotra w świecie często pozbawionym trwałych ideowych punktów odniesienia. Do posługiwania się tymi narzędziami potrzeba grupy ludzi świętych”. To właśnie powtarzał apostoł nowych czasów. Jakże wspaniałe dziedzictwo pozostawił on swojej rodzinie zakonnej. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jakuba do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże,